Gratuluję przede wszystkim zwycięstwa w dzisiejszych mistrzostwach. Dziękuję. Pierwsze mistrzostwa Polski kobiet. Czy jak się odniesiesz do tego właśnie dzisiejszego sukcesu? Jak ocenisz swoje skoki dzisiejsze? Ze skoków jestem zadowolona, chociaż nie do końca, bo było widać, że to lądowanie tak troszkę nie bardzo, ale cieszę się z tego, jakie skoki dzisiaj oddałam i jestem zadowolona. No właśnie, po pierwszym skoku tutaj widzieliśmy, że no nie byłaś zadowolona, to wynikało z tego lądowania nie do końca, tak? Tak, tak, i później w każdym kolejnym skoku było tak samo, ale to ja to jeszcze zdążę poprawić i mam nadzieję, że będzie w porządku. Mhm. No właśnie, jak podsumujesz całe lato, bo dzisiaj ostatni konkurs. Jesteś zadowolona z tego lata? Jestem zadowolona, chociaż wolałabym uniknąć tych wszystkich upadków, które miałam w tym sezonie. I, no i wiadomo, że skoki mogły być lepsze, ale w sumie nie było jakoś tak najgorzej, więc wydaje mi się, że jest. Mhm. Odczuwasz jeszcze ciągle skutki tych upadków? Są jeszcze jakieś problemy z tym związane? Tylko ta ręka, tak po Trondheim, jeszcze troszkę mnie boli. Właśnie teraz po zawodach mam nadzieję, że uda mi się udać do lekarza, skonsultować co się dzieje, bo jednak już trochę minęło czasu od tego upadku, a ja dalej odczuwam ten ból. Ale tak to jest w porządku. I jakie teraz plany przed zimą? Jeszcze przygotowanie? Będziecie jeszcze skakać na gielicie, czy bardziej jaki rodzaj treningu? Z tego, co się orientuję, to jeszcze będziemy oddawać kilka tam skoków, chociaż nie wiem, jak to będzie dokładnie. Z tego, co pamiętam, mamy jeszcze jedno zgrupowanie tutaj w Szczyrku, a później, jak się uda, to będziemy jechać na zgrupowanie na tory lodowe. Mhm. Tak, i to już będzie taki ostatni trening przed zimą. Później w czasie zimy, jakie masz takie główne cele na najbliższą zimę? No, tak jak mówiłam tutaj wcześniej, ja wiadomo, że mam jakieś tam cele, które sobie wyznaczę, bo jeszcze nie mam tak wyznaczonych do końca. No jak sobie je wyznaczę, to będę starała się je realizować, ale na razie nic tutaj, no tak, wolę nie mówić, żeby nie zapeszać, a jak mi się uda, to na koniec sezonu powiem, że jestem zadowolona z tego, jaką pracę wykonałam, że udało mi się osiągnąć te cele, które sobie postawiłam.